to właśnie Ford Crown Victoria jest najpopularniejszym filmowym samochodem na świecie. No i nie ma się co dziwić. Większość taksówek amerykańskich, większość radiowozów to właśnie Fordy Crown Victoria. Samochody w takim stanie, które są z policyjnego demobilu, w Stanach Zjednoczonych kupicie za równowartość kilkuset dolarów. Egzemplarze ładne, jeżdżące to jest 1200-1500 dolarów, plus oczywiście koszty przesyłki, cła itd., itd. To jest egzemplarz, który nie należy do tych najdroższych za 1200 dolarów, wręcz bym powiedział, że jest tą dolną granicą tych różnych cen. Na przykład zwróćcie uwagę na sposób naprawy błotników. To jest siatka tękarska, a to jest najprawdopodobniej gips, który został położony na błotniki. I pomimo tego, że ten samochód wygląda jakbyście go wyjęli właśnie z filmu, z demobilu i z tego zajechanego komisariatu w Gotham City, to naprawdę genialnie jeździ. I czujecie się już jak w filmie. I to jest przepiękne. I gonimy bandytów, którzy właśnie uciekają jakimś europejskim dziadostwem. To jak on płynie, jak on się zachowuje na tej drodze. Z zewnątrz ten samochód wygląda fatalnie, no nie da się ukryć, ale daje taką frajdę i taką przyjemność z jazdy. Co z tego, że jest samochodem, który jest porzewiały z zewnątrz, jak i tak jest oparty na ramię, więc to będzie działało. Zresztą jest jednym z ostatnich samochodów zamykających tą epokę ramy w tego typu autach i to jest iście fenomenalne. Także jak sami widzicie, już nie macie żadnych wymówek. Za cenę zajechanego Golfa możecie mieć wielką amerykańską limuzynę z silnikiem V8. A zajechany Golf nie da wam tyle frajdy i wstępu do takiego towarzystwa jak to.